Kontynuujemy naszą wizytę po sąsiednim terenie, w województwie lubelskim, powiecie tomaszowskim. Przypomnę, że nasz festiwal turystyki rowerowej jest objęty patronatem m.in. marszałka województwa lubelskiego, a także starosty powiatu tomaszowskiego. A dzisiaj znajdujemy się na terenie gminy Bełżec, która jest naszym partnerem. I witam przed naszym mikrofonem wójta gminy. Andrzej Adamek, dzień dobry. Jest to najmniejsza gmina na Lubelszczyźnie, ale to nie znaczy, że tutaj nie ma co robić i nie ma czego oglądać, prawda? To prawda, że jest to najmniejsza gmina na Lubelszczyźnie, w bezpośrednim sąsiedztwie województwa podkarpackiego, ale bardzo bogata w różnego rodzaju atrakcje, oprócz historycznych, przyrodnicze. Ktoś, jak udaje się od strony południowej czy zachodniej do Bełżca, to może natrafić na bardzo ciekawe pomniki przyrody. Na przykład, gdzie jest unikat w skali europejskiej, drzewo jałowiec, który liczy gdzieś około 10 metrów już i około 200 lat. Dokładna data, tu dendrolodzy się nie wypowiadają, ale mamy zdjęcia przed 100 laty, gdzie on jest już drzewem, więc domniemują, że on może drugi wiek mieć jeszcze wcześniej być już tutaj. Poza tym w czasie, kiedy rowerem się przemieszczamy, to po drodze możemy zobaczyć wspaniałą cerkiew drewnianą, cerkiew postawiona z brusów sosnowych, pochodząca z roku 1656, przebudowana czy modernizowana w 1838 roku. Obecnie nie spełnia funkcji sakralnej, ale jest użytkowana jako galeria cerkiewka, w której odbywają się okazjonalne wystawy, odczyty. Bardzo często robimy tam narodowe czytanie w takim dosyć dobrym klimacie. I tutaj można tą cerkiew zwiedzać o każdej praktycznie porze w ciągu dnia, ponieważ GOK, nasz Gminny Ośrodek Kultury, się opiekuje tym miejscem i jeśli trzeba, no to telefonicznie można uzgodnić otwarcie tej cerkwi w każdej chwili. Przejeżdżając wzdłuż tego wspaniałego szlaku, centralnego szlaku rowerowego, między innymi możemy w centrum miejscowości zobaczyć kompleks pomp, które kiedyś służyły do przetaczania wody do parowozu. Powiemy, że przedtem nie było spalinowych pojazdów, tylko na parę. I stąd z miejscowej rzeki Kryniczki, około 2 km, woda była transportowana właśnie z tej rzeki do wieży ciśnień. I to nie tak jeszcze dawno, bo w latach 80. dopiero przestało to funkcjonować. Mamy taką informację, że jeszcze pewien odcinek był budowany ze względu na duże ruchy ziemi, był budowany z łupek dębowych. Myśmy go parę razy, robiąc kanalizację, trafili, nieładnie mówiąc, tak, że przewiert, który się wykonywało, został przewiercony również i ten wodociąg. Ten zespół tych pomp wodnych wchodzi w skład takiego dużego kompleksu, ponieważ tam przy stacji kolejowej jest potężny budynek, okazały budynek wieży ciśnień, skąd właśnie tam woda była już kierowana do samych parowozów. W centrum miejscowości znajduje się takie szczególne miejsce. Jest to kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa, która obecnie przechodzi renowację po już wielu latach użytkowania. Znajduje się na placu od niedawna nazwanym Stulecia Odzyskania Niepodległości, na którym również jest tablica, która upamiętnia pobyt Józefa Piłsudskiego. W 1921 roku Piłsudski, jadąc wizytować tomaszowskie pułki, właśnie z Lublina przyjechał do Bełżca pociągiem, no i stąd już pojazdami konnymi był wieziony do Tomaszowa. I z tej okazji została
przez nasze Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Bełżec fundowana taka tablica pamiątkowa pobytu Piłsudskiego właśnie w Bełżcu. Więc miejsce takie szczególne, taki deptak, który z roku na rok pięknieje. Nie mamy rynku, więc staramy się tam coraz to coś nowego zrobić. Jadąc dalej centralnym szlakiem, stajemy obok miejsca, gdzie można odpocząć. Jest wiata taka dla rowerzystów. Miejsce obsługi rowerów, gdzie będą tam narzędzia na drobne naprawy. Są tablice ustawione, więc to jak gdyby się wpisywało w tą turystykę rowerową tak znacząco, ponieważ wiemy, że są różne sytuacje w czasie jazdy rowerem. Można, zresztą sam przeżywałem wiele takich niespodzianek, a to jest miejsce, gdzie możemy naprawić sobie taki rower. Jak to na ziemi lubaczowskiej, też na Roztoczu, te przydrożne krzyże i kapliczki, jest ich sporo. I też tutaj mamy taki jeden przykład właśnie takiego krzyża, który na pewno warto zobaczyć, będąc właśnie w Bełżcu. Istotnie. To taki szczególny krzyż, który odkrywany jest na nowo, ponieważ legenda o nim mówiąca do niedawna jeszcze wzbudzała trochę takie ironiczne uśmiechy u naszych mieszkańców czy osób przejezdnych, a po drugie stał w miejscu na posesji prywatnej. I z inicjatywy tutaj miejscowych i nie tylko takich miłośników krzyży bruśnieńskich, między innymi został przeniesiony nad pobliską rzekę, która to stare koryto tej rzeki, która kiedyś tamtędy płynęła. Legenda z tym związana jest taka, że jeśli była długotrwała susza, ten krzyż był niesiony przez dwóch bądź czterech mężczyzn do wody i dotąd leżał w tej wodzie, a zaczął padać deszcz. Później odnoszono krzyż na swoje miejsce. Więc warto też się tym zainteresować i jadąc po drodze od strony Chysz, możemy go zobaczyć nad rzeką, prawdopodobnie w pierwotnym miejscu, gdzie kiedyś stał. No, jakbyśmy się dalej udawali w kierunku właśnie tego miejsca największej tragedii, jaka się zdarzyła właśnie w Bełżcu, to jest to obecnie Muzeum Miejsce Pamięci po byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady. Tam to trzeba mieć, jak to się zwiedza, trzeba mieć stalowe nerwy, bo wiele osób, które odwiedzają, czy chcą odwiedzić, to nie wytrzymują tych opowieści, które tam mówią przewodnicy. Ja zresztą też, chociaż mieszkam bardzo blisko tego obozu, to ile razy idę tą szczeliną do niszy Ochel, to czuję takie ciarki na plecach, jakby to takie było bardzo wzruszające przejście i w pewnym momencie człowiek się staje tam taki malutki, bezsilny wobec ogromu tego muru, chociaż to ma zaledwie 15 metrów, ale robi ogromne, ogromne wrażenie. Zapraszam Państwa do odwiedzenia Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu, oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku. W tym miejscu w roku 1942 istniał obóz zagłady, niemiecki nazistowski obóz zagłady, w którym zginęło co najmniej 400 tysięcy ludzi. To miejsce przez lata było mało znane i mamy nadzieję, że każdy, kto tutaj z Państwa przyjedzie, o tym miejscu zawsze już będzie pamiętał i dzięki temu też pamięć o tym, co się tutaj wydarzyło, będzie rozrastać się. Thank you.
Thank you.